9 września wspominamy błogosławionego Jakuba Laval, prezbitera. Jakub Laval urodził się 18 września 1803 roku w rolniczej wiosce we Francji. Na chrzcie otrzymał imiona Desider Jakub, ale używał zawsze drugiego imienia. Po szkole podstawowej został oddany pod opiekę stryja, księdza, który otworzył szkołę parafialną dla chłopców przygotowujących się do niższego seminarium. Po jej ukończeniu Jakub nie wstąpił jednak do seminarium, ale do kolegium Stanisława w Paryżu. Po zdaniu matury udał się na studia uniwersyteckie z medycyny. Jako doktor medycyny obrał sobie małe miasteczko Saint-André. Był to w jego życiu najsmutniejszy okres. Zaniedbał się zupełnie w praktykach pobożnych, zobojętniał na sprawy religijne, a nawet przeszkadzał własnej służącej w wypełnianiu obowiązków religijnych. Bóg ścigał go swoją łaską. Jakub zaczął rozczytywać się w dziełach religijnych, by poznać prawdę. W roku 1832 postanowił w końcu pojednać się z Bogiem. Gdy w tym celu już zbliżał się do konfesjonału, w ostatniej chwili stchórzył. Jak sam wyznał, opieram się Bogu. Tak opierał się jeszcze przez 2 lata. Z powodu intryg zazdrosnych kolegów musiał opuścić Saint-André i zamieszkać w Ivry-la-Bataille. Tu zamieszkał chwilowo u państwa Simon. Pod ich wpływem powrócił do praktyk religijnych. Równocześnie zaczęło budzić się w nim pragnienie kapłaństwa. W roku 1835 Jakub rozpoczął studia filozoficzne, a po nich teologiczne w Paryżu. W roku 1838 otrzymał święcenia kapłańskie. Miał już wtedy 35 lat. Rok później otrzymał nominację na proboszcza w wiejskiej parafii w Pinterville, liczącej zaledwie 480 wiernych. Spotkał się tu z biedą materialną i jeszcze większą biedą religijną wiernych. Przekonany, że swoją misję musi rozpocząć od postu i modlitwy, pokutował za swoich parafian i długie godziny codziennie się za nich modlił. Leżenie krzyżem, noszenie włosienicy, posiłek mniej niż nędzny to próby pozyskania miłosierdziu Bożemu dusz, które zostały mu powierzone. Jakub dzielił się z biednymi czym tylko mógł, leczył chorych, nie żądając innej zapłaty, jak tylko zachowywania przykazań. Katechizował, w konfesjonale był zawsze do dyspozycji penitentów. Równocześnie jednak odezwało się w nim silne pragnienie oddania się pracy misyjnej. Zapoznał się wtedy z działalnością Zgromadzenia Misjonarzy Najświętszego Serca Maryi, które niebawem połączyło się ze Zgromadzeniem Świętego Ducha i przyjęło jego nazwę. Gdy do Francji przybył biskup z wyspy Mauritius, William Collier, prosząc o misjonarzy, Jakub zgłosił się natychmiast. Przełożony wyraził zgodę. Laval odprawił wtedy rekolekcję w seminarium świętego Sulpicjusza w Paryżu i 13 września 1841 roku znalazł się na Mauritiusie, który jest wyspą leżącą na Oceanie Indyjskim w archipelagu Maskarenów. Była wówczas kolonią brytyjską, dzisiaj jest niepodległym państwem. Wtedy liczba mieszkańców wyspy wynosiła około 140 tysięcy, z czego katolików 80 tysięcy, ale wśród nich mniej niż 1% wypełniało swoje obowiązki religijne. W liście do generała zakonu Libermana Jakub napisze z goryczą, że nie ma pół tuzina domów białych, które żyłyby choć trochę duchem religii. Port Louis, stolica wyspy, stała się miejscem pracy ojca Lavala. Jak w Pinterville, tak i tu rozpoczął od najuboższych. Wspierał ich, razem z nimi się modlił, katechizował ich dzieci, nauczał starszych. Wkrótce wszyscy pokochali go serdecznie i nie nazwali inaczej jak nasz ojciec. Mszę niedzielną odprawiał w samo upalne południe, gdy biali spali, aby tubylcy czuli się swobodnie. Zorganizował też dla nich nabożeństwo różańcowe, drogę krzyżową i rozmyślania. Kiedy wybuchła epidemia cholery, z heroicznym oddaniem służył zarażonym.
Jakub powoli zdołał pozyskać wszystkich tubylców, którzy widzieli w nim przyjaciela. Zabrał się wtedy do pracy wśród białych. Dla nich zaczął organizować podobne nabożeństwa. Gorliwszych wciągał do pracy apostolskiej. W ten sposób założył konferencję świętego Wincentego a Paulo do stałej opieki nad starcami, chorymi i ubogimi. W roku 1847 ojciec Laval otrzymał do pomocy jeszcze dwóch kapłanów. Praca była już bowiem tak zorganizowana, że sam ojciec Jakub nie dałby rady. Na wyspie znajdowało się też znane więzienie. Gorliwość apostolska i tam go skierowała. Czynił co mógł, by ulżyć doli więźniów, a równocześnie pracował nad ich umoralnieniem. Niestety zabójczy klimat robił swoje, a nadmierna praca i surowe życie wyczerpały przedwcześnie resztę sił ojca Jakuba. 2 maja 1856 roku upadł w konfesjonale, rażony atakiem apopleksji. Po wyzdrowieniu podjął na nowo pracę, ale kolejne ataki w roku 1860 wyczerpały go tak dalece, że musiał zrezygnować nawet z odprawiania mszy świętej. Po kilku latach zmarł 9 września 1864 roku. W jego pogrzebie uczestniczyło 40 tysięcy osób. Odtąd na grób ojca spieszą pielgrzymi każdego dnia, a w rocznicę jego śmierci gromadzi się tu co roku około 60 tysięcy pątników. Przybywają katolicy, protestanci, muzułmanie, hindusi, konfucjoniści. Wszystkie te bowiem wyznania mają na wyspie swoich przedstawicieli. Dokumenty z czasów pobytu ojca Lavala na wyspie stwierdzają setki nawróceń, chrztów, uporządkowanych małżeństw. Znalazły się one w aktach procesu kanonicznego. Do chwały błogosławionych ojca Lavala wyniósł papież święty Jan Paweł II 29 kwietnia 1979 roku. Módlmy się. Boże, światło i pasterzu wiernych, Ty postawiłeś błogosławionego Jakuba na czele Twojego ludu, aby go karmił słowem i kształtował własnym przykładem. Spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał i szli drogą, którą wskazywał. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.